O co chodzi z przypinaniem serduszek, jeżeli tak jak zaznaczyłem na start? Teraz jak wchodzę sobie w panel, to mi w ogóle nie czyta hashtagów. Wcześniej hashtag to się podświetlał na niebiesko, leciałeś, zostawiałeś serduszka i było git. A teraz jest coś takiego, że po prostu hashtag jest brany jako zwykły komentarz i tylko i wyłącznie pod filmem, jak otworzysz, to widać te hashtagi, które się podświetlają. Oczywiście serduszka tak czy siak zostawiam, ale zostawiam zazwyczaj po 2 dniach, bo każdy gdzieś tam to ogląda, nie wiem, możecie na przykład ten film, jak ja go wrzucam w piątek o 15, możecie oglądać go, nie wiem, w sobotę o 15 przykładowo. Dlatego ja zawsze gdzieś tam czekam, powiedzmy, te 48 godzin i dopiero wtedy serduszka przypinam. Tutaj sobie wziąłem akurat tą przyczepę, bo ona jest chyba najbardziej pojemna, jeżeli chodzi o takie materiały budowlane. Też dzisiaj, tak jak mówiłem, pojedziemy sobie na rzodkiew z oleistą, zrobić sobie talerzówką, bo jest to, z tego co wiem, najlepszy materiał na poplon i zebraliśmy na wczorajszym live'ie, ja akurat go nagrywam w środę, czyli po środowym live'ie, zebraliśmy 716 zł, jeszcze 1284 zł, jeżeli się nie mylę. I mamy mordziaty komputer, także jest to piękna sprawa. Nie wiem, kiedy ten 1300 nazbieramy, ale nieważne. Najważniejsze też raz wam powiem jeszcze, jak wygląda sprawa z tymi donatami i jak te donaty jeszcze będą zbierane, bo temat tych donatów... O Boże, musimy poruszyć, czekaj. To nie, za szybko troszeczkę chodzę i to mi tak lata, dobra. Tu sobie zrobiłem te drewienka, tylko niestety ja te drewienka miałem 2 razy większe, co nawet tutaj widać, że one są 2 razy większe. Ale tutaj ten ich rozmiar się troszeczkę tak jakoś nie zwiększył, tylko kolizja ich się zwiększyła, widzicie? Także one są najprawdopodobniej zbagowane, dlatego ja nie będę ich chyba wiózł na gospodarstwo. No raczej mordo nie, bo patrzcie, bo mi to zbaguje całą przyczepę najprawdopodobniej, jak zacznę je wieźć na gospodarstwo. Dlatego sobie weźmiemy tylko 8 tych i sobie weźmiemy jeszcze nawozu tyćkę. I tak wiadomo, że cegła na cegłę nie położę, tylko tutaj jeden... Możemy o tako sobie brać rządek, oho. No za prosto to nie jest, ale niestety.